Chciałbym Mateusza Morawieckiego bardzo serdecznie powitać, mojego polskiego kolegi. Cieszę się, że jestem tutaj z jednym z najbliższych sojuszników Ukrainy, ponieważ wasze działania były i są kluczowe, żeby odwrócić tok wojny i przyczyniają się również do sukcesów nieugiętej ukraińskiej armii. Polska jest tym logistycznym punktem. Bez Polski nie byłoby możliwe dostarczenie całej broni i amunicji z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Byłoby to trudne, a nawet niemożliwe. Polska jest również ciągłym liderem w dostarczaniu broni, w dostarczaniu ciężkiego sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi i myśliwce. I w tym zakresie Polska i Holandia stoją ramię w ramię, ponieważ wszelkie wsparcie wojskowe jest bardzo, bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę brutalne ataki Rosji na Ukrainę. Nie zapominajmy też o silnym polskim głosie w sprawie zaostrzenia sankcji i bardzo hojnym przyjmowaniu ukraińskich uchodźców. Za to chcę wyrazić ogromne uznanie, dlatego że w Polsce naprawdę przemoc wojny była bardzo blisko. Musiała być naprawdę bardzo odczuwalna i była bardzo blisko. Ta wojna Putina zmusiła nas w Europie Zachodniej do zmierzenia się z faktami. To rosyjskie zagrożenie jest zawsze i wszędzie obecne. To jest rzeczywistość, z którą kraje takie jak Polska żyją już od lat, a to widmo sowieckiej dominacji wciąż pozostaje dla wielu osób świeżo w pamięci. Dlatego właśnie nie możemy pozwolić na to, żeby ta wojna, którą Rosja rozpoczęła, została przez Rosję wygrana. To oznacza tak, że Polska i inne kraje na jej wschodniej flance mogą liczyć na nasze wsparcie, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi, przez wsparcie NATO. W tym roku na przykład strzegliśmy już przestrzeni powietrznej regionu naszymi samolotami F-35 z bazy lotniczej w Malborku. Co też jest ważne, kilkuset naszych żołnierzy pozostaje na Litwie i w Rumunii. Ważne jest tak, aby nasza obecność w NATO pozostała wiarygodnym środkiem odstraszającym wobec Rosji w nadchodzących rasach. Niedługo będzie szczyt NATO. Dlatego chciałbym również wiedzieć, jak będzie się kształtować ta dalsza współpraca NATO, ponieważ Polska jest na linii frontu, jednocześnie wnosząc ogromny wkład we wspieranie Ukrainy, zarówno militarnie, jak i humanitarnie. I to jest bardzo trudne zadanie. Pokazuje to, że Polska jest jednym z głównych graczy zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. To oznacza również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ten fundament współpracy europejskiej w postaci wspólnych wartości i naszego praworządnego, demokratycznego państwa prawa. Dzisiaj wieczorem na pewno podzielimy się przemyśleniami na ten temat. Z niecierpliwością czekam na kontynuację naszej współpracy, również żebyśmy mogli porozmawiać o innych europejskich tematach, takich jak konkurencyjność Unii Europejskiej czy polityka migracyjna. Te tematy również powrócą na nasze obrady Rady Europejskiej pod koniec przyszłego miesiąca. Na ten temat chciałbym z panem porozmawiać dzisiaj wieczorem. Drogi panie premierze Marku, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do Hagi i za to, że możemy podzielić się naszymi opiniami i wypracować wspólne stanowisko w kluczowych sprawach teraz, albo przynajmniej przybliżyć to stanowisko, bo to też jest przecież bardzo ważne. Po pierwsze, chcę ja tobie podziękować za to, że Holandia naprawdę ma ogromną wrażliwość na te sprawy związane z obecnym wielkim kryzysem, wielkim wyzwaniem, z jakim się wszyscy mierzymy, czyli z wojną na Ukrainie, z barbarzyńskim atakiem Rosji. Mark nigdy nie miał wątpliwości co do tego, w jaki sposób się należy zachować i bardzo chciałem podziękować też i panu premierowi, i rządowi holenderskiemu,
ale także całemu społeczeństwu za pomoc, za solidarność wobec tych z wydarzeń, z którymi się wszyscy borykamy. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, wszystkie państwa NATO w dużym stopniu starają się organizować tę pomoc, czy prawie wszystkie państwa w dużym stopniu starają się organizować pomoc. I Holandia i Polska należą na pewno do tych, którzy naprawdę są na tej samej długości fali. Mówimy jednym głosem. Również jeśli chodzi o wspólne działania nasze w dostarczeniu broni, bo to jest niestety cały czas kluczowe. Jutro razem będziemy się widzieli na trochę na innym miejscu Europy, w Kiszyniowie, w Mołdawii. Będziemy dyskutować o tym, jak wzmacniać ten sojusz solidarnościowy na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Polska w odniesieniu do ostatnich działań reżimu Łukaszenki na Białorusi i ostatnich działań łamiących całkowicie, brutalnie, depczących prawa człowieka, musiała zareagować też dodatkowym pakietem sankcji i będę wnioskował na Radzie Europejskiej także o wzmocnienie sankcji wobec Białorusi, ponieważ de facto widzimy doskonale, jak mocno Białoruś jest zależna od Rosji. My doświadczamy tego w tym sztucznym ataku migracyjnym, przeciwko któremu się obroniliśmy. Wcześniej króciutko zdążyliśmy się wymienić, na pewno będziemy kontynuowali tą rozmowę, jak wielkim wyzwaniem jest migracja jako taka, a już w szczególności kolejne trasy migracyjne przez Białoruś z Bliskiego Wschodu, sztucznie wywoływane migracje, to nie jest problem, kolejny problem, z którym chcemy się mierzyć. Rozmawialiśmy krótko i na pewno rozszerzymy ten temat jeszcze wkrótce po konferencji o rozszerzeniu. Także o szansach Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej. Ukraina naprawdę broni naszych europejskich wartości i udowadnia to każdego dnia. Udowadnia to swoją krwią, można powiedzieć. Jeśli dziś Ukraina nie jest godna przyjęcia do Unii Europejskiej, to nie wiem, co musiałoby się stać, żeby taką decyzję podjąć. Myślę, że musimy zacząć myśleć odważnie właśnie także o rozszerzeniu, o przyszłości Europy. Najkrótsza droga do rozwoju Europy wiedzie jak najdalej od Rosji. Chcę też poruszyć z premierem kwestie dzisiaj mocno dyskutowane na różnych forach, zwłaszcza dotyczących reformy Unii Europejskiej. To jest kwestia jednomyślność versus większość kwalifikowana. Polska jednoznacznie uważa, że jednomyślność jest swoistym zaworem bezpieczeństwa, który chroni nas przed dominacją większych, silniejszych państw. Holandia, 18-milionowe państwo, my mamy prawie 40 milionów, ale wiemy, że są silniejsze państwa wokół nas, które mogłyby chcieć zdominować. Więc sądzę, że brak jednomyślności to jest właśnie wola silniejszego i już dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której najważniejsze decyzje bywają forsowane na forum Unii Europejskiej. Sądzę, że temu powinniśmy przeciwdziałać i Polska będzie starała się przedstawiać nasze racje i organizować wspólne podejście do tego tematu. Co do migracji, tak jak wspomniałem, na Białorusi jest rzeczą jasną, że jej się przeciwstawiamy. Jeśli chodzi o wielki napływ migrantów z południa Europy, tutaj chcemy też wypracować wspólne mechanizmy, aby pomagać na miejscu, aby być bardziej aktywnym wobec tych krajów na miejscu, bo stoimy na stanowisku, że przecież Europa nie może przyjąć każdej liczby migrantów. Musimy móc decydować wspólnie o tym, jaka jest polityka migracyjna, a polityka migracyjna jako taka należy przecież do suwerennego prawa każdego kraju członkowskiego. Szanowni Państwo, podsumowując, niezależnie od tego, że były pewne tematy, które nas różniły w ostatnich kilku latach, to jak to zwykle bywa w obliczu dużego niebezpieczeństwa, jakim jest zagrożenie rosyjskie, ja naprawdę bardzo się cieszę. Warto tutaj przypomnieć również zagrożenie, które dotknęło bezpośrednio obywateli holenderskich, czyli strącenie samolotu MH17 bodaj w lipcu 2014 roku.
I cieszę się, że mamy wspólny język dzisiaj wobec tych wszystkich zagrożeń, wobec potężnych ryzyk, z którymi się teraz cały świat musi mierzyć. I może ostatnie zdanie podsumowania. Dziękuję Markowi szczególnie, że rozumie wymiar, konieczność wzmocnienia wymiaru transatlantyckiego, że rozumie wagę współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Polska jest i chce być takim zwornikiem, ale chcę wszystkim naszym, moim rodakom w Polsce powiedzieć, że Holandia również według mojej najlepszej wiedzy jest takim zwolennikiem jak najmocniejszej współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. A to bardzo ważne dla bezpieczeństwa Europy i całego świata. Dziękuję. Thank you. Dzień dobry, Marta Kosik, Telewizja Polska. Krajowy koordynator do spraw bezpieczeństwa i antyterroryzmu w Królestwie Niderlandów poinformował o wzroście zagrożenia atakami terrorystycznymi. I tutaj pytanie do panów premierów, jakie kroki kraje europejskie powinny podjąć, aby zmniejszyć zagrożenie takimi atakami oraz jakie mechanizmy wypracować na poziomie Unii Europejskiej, aby działać długofalowo? Ja, bedoelt, de Nederlandse veiligheidsdienst. Ma pani na myśli tak tutaj holenderskie służby bezpieczeństwa? To jest coś, tak, na czym musimy rzeczywiście pracować razem w Holandii. To jest nasze wspólne zadanie, żebyśmy mogli Europę całą chronić przed zagrożeniem terroryzmu z zewnątrz. I tak, nasze służby bezpieczeństwa. Wcześniej mieliśmy w 2016 roku inicjatywę, żeby również poziom tych służb bezpieczeństwa był taki, żeby była ta ścisła współpraca na poziomie Unii Europejskiej, na terenie Unii Europejskiej, nawet szerzej, nawet tak, to są, tutaj chodzi o 30 krajów, jeszcze na przykład Wielka Brytania wcześniej, żeby rzeczywiście te służby bezpieczeństwa bardzo mocno z sobą współpracowały, ponieważ rodzaj zagrożeń terrorystycznych się zmienia, są nowe zagrożenia i jeżeli o to chodzi, również Polska i Holandia bardzo dobrze współpracują, służby bardzo dobrze współpracują i mamy też wewnętrzne społeczności w tych służbach, które rzeczywiście bardzo ściśle. Mogę powiedzieć tylko to, co pan premier, co Mark Rutte powiedział. Nasze służby bardzo blisko współpracują nad identyfikacją ryzyk, ale nie lekceważymy tych ostrzeżeń, wręcz przeciwnie, traktujemy je bardzo, bardzo poważnie. Obok dotychczasowych zagrożeń terrorystycznych, wiemy, z czym wiązały się dotychczasowe ataki, głównie zwykle w Europie Zachodniej, dochodzą przecież też możliwe prowokacje po stronie rosyjskiej. Wiemy doskonale, że Rosja potrafi się posługiwać najróżniejszymi metodami i nie możemy wykluczać różnych zagrożeń, także tego typu. Oczywiście zawsze trzeba być czujnym, wykazywać ogromną czujność. Współpraca pomiędzy służbami, wymiana informacji jest najważniejsza, ale także zapobieganie, rozpoznawanie zagrożeń. I tutaj staramy się zacieśnić współpracę z naszymi sojusznikami z Europy Zachodniej. Ten temat też bardzo często poruszamy na posiedzeniach Rady Europejskiej, w rozmowach kuluarowych. Jesteśmy jego świadomi, nie lekceważymy go i ja również zgadzam się z tym, że wraz ze wzrostem napięć niestety rośnie takie ryzyko zagrożeń terrorystycznych. RTL News. To the Polish Prime Minister and I will ask the question. RTL News, pytanie w języku polskim, w języku angielskim. Pytanie dotyczące F-16. Czy Polska jest członkiem międzynarodowej koalicji i czy będzie szkolić pilotów F-16? Czy to będzie następny krok przed dostarczeniem tych myśliwców? I czy inne kraje są zbyt powolne, jeżeli chodzi tak o dostarczanie tych myśliwców?
po holendersku. Panie premierze Rutte, pan jedzie jutro do Mołdawii i będzie tak, będą rozmowy na temat F-16. I czy rzeczywiście dostawa tych F-16 będzie następnym krokiem? Tak, jesteśmy częścią koalicji tych krajów. Nie tłumacz tego. Special units, we have skills to do this. We are in agreement with Ukraine as well about how many of their troops can be, their pilots can be trained. We are also part of the Jesteśmy również częścią koalicji, jeżeli chodzi o myśliwce, ponieważ mamy już dosyć sporo tych myśliwców. Czekamy na następne etapy naszych partnerów w innych krajach. Zdecydujemy tak, co zrobić dalej. W tej chwili mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o szkolenia, o wsparcie Ukrainy, żeby chronić ich przestrzeń powietrzną i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wspierać Ukrainę w obronie przed atakami rakietowymi. Przekazaliśmy również specjalny rodzaj wyposażenia, który nazywamy piorunem po polsku. To są takie pociski rakietowe. One są bardzo skuteczne i które pomagają ukraińskim partnerom i przyjaciołom i pozwalają tak chronić się przed atakami z powietrza. Dla mnie to jest bardzo duży następny krok, który jest dla nas bardzo ważny. I ciągle tak idziemy krok po kroku. Najpierw była tak dyskusja o Panzwitzers, później Leopardy. Drugie tak, najpierw nie było na to zgody, ale później się to udało. My musimy mieć ten konsensus. I teraz mówimy o F-16, czyli krok po kroku. Kraj, który dostarcza te myśliwce, to są tak nasze myśliwce, ale jeżeli chcemy tak zmienić ich przeznaczenie, to ten kraj, który je dostarcza, tak musi się na to zgodzić. Więc mamy na razie pozwolenie na te szkolenia od Amerykanów. Bardzo dużo mam w głowie, ale nie mogę za dużo na ten temat powiedzieć, bo jak już teraz powiem, co jest w mojej głowie, to szansa, że to się uda, będzie mniejsza. Ale to jest naprawdę ważny krok. Jeżeli będzie szkolenie, to oczywiście w jakimś celem, ale już nie będziemy tak spekulować na temat tego, jaki będzie następny krok. Jestem bardzo zadowolony, że Polska, Belgia, Wielka Brytania, Belgia, Dania tak pomagają, że my razem, wspólnie z innymi krajami to robimy. Jutro będziemy w Mołdawii. Nie będziemy podejmować żadnych dużych decyzji, ale dobrze także są wszystkie te kraje razem, że będą te decyzje bilateralne podejmowane. Belgia, Dania, Norwegia, tak, będą różne kraje. Czy w jakiejś formie będzie też obecna Ukraina? Nie wiemy jeszcze, kto będzie obecny. I to daje tak ten moment rozpędu. Patrzymy tak praktycznie na to, jaki będzie ten następny krok, ale ten cały obraz, tak, po tych Panzwitzers, po Leopardach. I następny krok, tak, broń powietrzna, myśliwce, jedne z najnowocześniejsze, mają 40 lat, ale w dalszym ciągu są naprawdę nadzwyczajne, jeżeli chodzi o konkurencję, tak, to jest ogromny, ogromny postęp. Jestem bardzo z tego zadowolony. I następne pytanie Polsatu. Po raz pierwszy takie znaczące wzmocnienie sankcji wobec Białorusi zostało zapowiedziane przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej w styczniu. Od tego czasu doszło do eskalacji ze strony Białorusi, zapowiedzi rozmieszczenia na terytorium Białorusi broni jądrowej między innymi. Są kolejne ataki na polską granicę. Polska zdecydowała się na sankcje lokalne, ale wciąż brak skoordynowanego działania całej Unii Europejskiej i decyzji wobec sankcji. Są państwa takie jak Portugalia, które się sprzeciwiają, które obawiają się wzrostu cen nawozów. Czy jest wyjście z tego impasu? Czy jest jakaś alternatywa wobec wzmocnienia sankcji na Białoruś?
Mogę rozpocząć odpowiedź na to pytanie. Generalnie sankcje nie miałyby przecież sensu, gdyby mogły być obchodzone, a Białoruś służy Rosji jako element łańcucha obchodzenia sankcji. W związku z tym Polska stara się te sankcje w sposób bardzo skrupulatny nie tylko przestrzegać, ale także uszczelniać. Uszczelnienie tych pakietów jest ważne po to, żeby Rosja rzeczywiście w sposób bardzo głęboki odczuwała wpływ sankcji na ich życie gospodarcze, a odczuwa cały czas za mało. To dlatego razem z kilkoma państwami dyskutujemy teraz zaostrzenie sankcji w stosunku do Białorusi, ale oczywiście, tak jak pan redaktor zapytał, kluczowe jest działanie całej Unii Europejskiej. Ja na poprzedniej Radzie rozmawiałem o tym z panią przewodniczącą. Będę ten temat podnosił na najbliższej Radzie za parę tygodni, bo z jednej strony będzie to wzmocnienie mechanizmów uszczelniających pakiety sankcyjne, a z drugiej strony sygnał dla wszystkich, którzy chcą blisko i bardzo blisko współpracować z Kremlem, że to się nie opłaca. Voor ons, en daar trekken we nauw op samen met Polen, is dat 11e sanctiepakket. Dla nas, tak, ten pakiet sankcji jest bardzo ważny, z którym pracujemy, jeżeli chodzi o Polskę. I w tym pakiecie widzimy tak, że możemy na przykład jakoś podejść do tych osób, które są odpowiedzialne za uprowadzanie dzieci. Z drugiej strony, tak, nie ma czasu już, żeby uniknąć, obejść te sankcje. I o to chodzi w tym pakiecie. I też możliwe, żeby mieć listy tak tych handlarzy czy tych osób, które są za to odpowiedzialne. To nie będzie może taka duża część gospodarki, ale na pewno będzie bardzo skuteczna i ten 11 pakiet będzie lepiej można zastosować. Ostatnie pytanie, NOS. Pan Dermajde, przed wojną były obawy co do praworządności w Polsce. Dzisiaj ten punkt też jest omawiany, czy omawia się również nową ustawę w Polsce na temat wpływu Rosji w Polsce i czy rzeczywiście to nie będzie stało na drodze współpracy Polski i Holandii. Dawny kolega, tak, pan Donald Tusk, że były na ten temat rozmowy. Tak, mamy bardzo dobrą współpracę. W czasie rozmów rozmawiamy również o trudnych punktach, również jeżeli chodzi na przykład o pozycję polskich pracowników tutaj w Holandii. Są tutaj pewne obawy i właśnie dzięki tej dobrej relacji możemy mówić o tym punkcie. Niezawisłość sądów. To jest oczywiście wielka obawa i widzimy, że Polska tutaj podjęła pewne kroki. I teraz widzimy, tak, żeby Sąd Najwyższy wydał Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję. Nie ma jeszcze tej decyzji, ale komisja musi oczywiście tak ocenić jeszcze wszystko i na pewno tutaj część tych obaw zostanie rozwiązana. Drugi punkt. Wpływ Rosji w Polsce. Oczywiście Polska ma prawo, żeby taką ustawę przygotować, ale my jesteśmy oczywiście zainteresowani tymi obawami, że może tutaj chodzić o indywidualnych polityków i na ten temat też rozmawiamy. Rozmawialiśmy na ten temat i oczywiście tak otrzymujemy reakcję, jak Polska to widzi. Oczywiście tak, my tego nie możemy oceniać, to robi zawsze komisja, ale tak rozmawiamy z sobą. Również wysłuchanie odpowiedzi jest bardzo ważne w takiej relacji. Dziękuję za to pytanie, ponieważ mogę od razu zareagować, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wątpliwości. Jeżeli chodzi tak o wpływ Rosji, weryfikacja tego wpływu w Europie mogłaby zrobić wszędzie na poziomie europejskim. I na pewno to byłoby bardzo mądrym krokiem, ponieważ nie trudno sobie wyobrazić pewnie kolegom z Holandii czy z zachodniej Europy, jak mocna jest rosyjska propaganda, jak mocne są te fake newsy. Kiedyś myśmy byli częścią tak tego sowieckiego bloku, rosyjskiego bloku do 1999 roku, więc
sprawdzenie, weryfikacja tego wpływu rosyjskiej propagandy, rosyjskich agentów czy rosyjskich szpiegów jest bardzo ważne. Obecna, tak, ta ostatnia ustawa. Nie ma żadnych zagrożeń tutaj, że jakaś osoba, która będzie poddana tej weryfikacji, może zostać zablokowana od kandydowania do na przykład wyborów w Sejmie czy w parlamencie. Najważniej to taki przykład, co jest ważne, tak? Chcemy usunąć wszystkie wątpliwości i zagrożenia. Według mnie one nie są uzasadnione. Co ja chciałbym powiedzieć, każda decyzja komisji będzie poddana końcowej decyzji niezależnego sądu, niezawisłego sądu, nie jednej, ale dwóch instancji. Więc nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, zagrożenia, że ta ustawa, że ta komisja może mieć wpływ na polityczny proces, na następne wybory. I ja nie mam wątpliwości, że wszelkie decyzje komisji będą weryfikowane, sprawdzane przez sądy pierwszej czy drugiej instancji. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie mam żadnych wątpliwości co do tej komisji. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczora.